No Maciek, czy Howard Kospolit był najcięższym rywalem w twojej dotychczasowej karierze? Nie, no nie przesadzajmy. Na pewno był bardzo taki niewygodnym, ciężkim zawodnikiem. Twardy, bardzo twardy. Może nie miał mocnego uderzenia, no ale zaskakiwał mnie. Te ciosy też troszkę mu stały. Ze dwa razy na pewno mnie zaskoczył. A nauczył ciebie czegoś w tej walce? To się dopiero okaże, jak obejrzę tą walkę. No mówiąc tak kolokwialnie, ten Kospolit był taki trochę nabity. Czułeś jego mocne ciosy? Nie, no tak jak mówię, nie bił mocno, tylko że sam w sobie był taki silny. Jak się biło te ciosy, to taki był naprawdę twardy zawodnik. Można powiedzieć, że te ciosy pływają po kasce po nim, szczególnie te ciosy na dół, ale ogólnie uderzenia nie miał. Masz sobie coś do zarzucenia, bo tak powiem szczerze, że po tej no, bardzo dobrej walce z Wawrzyczkiem, no w tej walce, ale fajerwerków nie było. No nie było, ja wiem o tym, że nie było. No muszę zobaczyć na go, na co będzie to walka i będziemy zobaczyć to dalej. No jakie plany, Maciek? A może chciałeś po prostu przeboksować tą walkę? Nie, ja chciałem wygrać w dobrym stylu. Czego zabrakło? Mówię, no ciężko mi teraz na gorąco coś mówić. Na pewno nie jestem do końca zadowolony z tej walki. Będziemy analizować dalej, co zobaczymy. A siły nie zabrakło? Nie. No trzeba by na taki kryzysik był, ale nie mówię o wytrzymałości, po prostu o sile. Czy chciałeś włożyć trochę więcej siły w ciosy? No nie, raz tak mnie nosiło, żeby to jest za dużo, tak się spinałem. Bo wydawało ci się, że ten Kospolit mocniej bił po prostu niż ty. No nie wiem, mówię, no ciężko cokolwiek teraz mówić, jak ja tę walkę nie widziałem. No mówię, nie bił mocno, może bił mocniej. Nie bił naprawdę bardzo mocno, na pewno nie bił. Ja nie był to zawodnik, który należy do typu Panchera. No dobra, wracając do planów na przyszłość. Maj, 10, walka 12 rund, to tu interkontynentalny. Maj, czyli zostało ci 2,5 miesiąca, tam widziałem, że przygotowywałeś się między innymi z Darkiem Sękiem. Powiedz, Darek do niedawna był zawodnikiem wagi półciężkiej. W tych sparingach, które pokazał chociażby Boxer Org, czułeś na sobie jego ciosy? Kospolite? Czy Darka? Darka Sęka. No Darek chłopie. To nie ma co porównać. Darek jest naprawdę bardzo silnym zawodnikiem, jak na pewno jest dwie kategorie wyżej boksy ode mnie. I na pewno jest dużo silniejszy. No i muszę przyznać, że naprawdę bardzo mocno bije jednej i drugiej ręki. Dobra Maciek, zatem wielkie dzięki i mam nadzieję, że następna walka jeszcze będzie lepsza niż dzisiejsza. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.